Jest dopiero druga połowa lutego. W tym roku pszczoły wyjątkowo wcześnie mogły wyruszyć na pierwszy masowy oblot. Jest to szczególnie ważne w cyklu życiowym rodziny pszczelej. Prawie wszystkie robotnice roju spieszą, aby opróżnić napełnione kałem do granic wytrzymałości jelito grube. W tym czasie zapamiętują również pozycję swojego ula. Teraz jest już trzeci dzień od pierwszego w tym roku oblotu. Pszczoły nadal zapamiętują lokalizację uli. Tym, które jeszcze mają problem z pewnym powrotem do domu, w nawigacji pomagają robotnice, odsłaniające gruczoł zapachowy tufora. Aby zrozumieć jego działanie, musimy spowolnić nieco upływ czasu i przyjrzeć się dokładnie, co robi pszczoła kierująca pozostałe do wylotu, tak zwana nawigatorka. Widzimy, że mocno trzyma się podłoża, macha skrzydłami, jednak nie odlatuje. Kieruje strumień powietrza wywołany ruchem skrzydeł ku odwłokowi, jak wentylator. Na jego końcu znajduje się gruczoł, który produkuje feromony nawigacyjne pszczół, zapach roju. Jest on unoszony pędem powietrza i wabi zagubione albo mniej pewne robotnice. Ułatwia im to bardzo nawigację. Pszczoły, które raz miały problem z odnalezieniem własnego ula, kiedy już go znajdą, stają się na kilka minut nawigatorkami, aby ułatwić pozostałym powrót. Robotnice, które teraz stanęły za nawigatorką, zapamiętują położenie wylotu i zapach roju. Gruczoł ma kolor brązowawo-opalizujący i jest na grzbietowej powierzchni, przed ostatnim tergitem odwłoka. A oto inna robotnica, jeszcze mniej pewna siebie niż jej siostry, wyszkolony w pełni lata. Jest to strażniczka, najwyraźniej telefon ją nieco rozdrażnił, dlatego daje znać, że mamy się oddalić. Tymczasem wewnątrz ula trwa już ciężka praca. Zbieraczki pyłku rozpoczęły swoje tańce, pokazujące innym robotnicom lokalizację źródła tego cennego o tej porze roku pożywienia. Pierwszy zebrany po zimie pyłek jest jednym z najsilniejszych stymulatorów składania jaj przez matkę pszczelą, czyli tak zwanego czerwienia. Obejrzyjmy teraz taniec zbieraczki pyłku w zwolnionym tempie, czyli filmie poklatkowym. Orientacja plastra pszczelego jest taka jak ekranu, a film nagrywany nieco z góry. Robotnica po przejściu kawałka plastra zaczyna wywijać odwłokiem. Pion kierunek ku górze oznacza, lećcie pod słońce. Każde odchylenie w prawo bądź w lewo od górnego pionu oznacza tożsamą zmianę kierunku względem słońca. Zbieraczka zatacza kolejne kręgi, jednak wyraźnie widać, że wywija odwłokiem jedynie, gdy jej głowa skierowana jest 90 stopni w prawo od pionu. Jak przekłada się to na przestrzeń wokół ula? Bardzo łatwo można określić miejsce, które odwiedza ta zbieraczka pyłku. Wystarczy na mapie nanieść kierunek, z którego świeci słońce, oraz narysować strzałkę odchyloną od tego kierunku o kąt, jaki odchyliła się tańcząca na plastrze robotnica. Tempo tańca określa odległość, jaką należy przemierzyć w podanym kierunku, aby znaleźć się w pokazywanym przez robotnicę miejscu. Podczas dnia słońce przemieszcza się, dlatego kąt tańca względem pionu plastra będzie ulegał zmianie. Jest połowa lutego, dlatego nie dziwi fakt, że zbiorniki wodne pokrywa jeszcze cienka warstwa kry. Noce są jeszcze mroźne. Większość roślin zupełnie nie wybudza się jeszcze do życia, a już zupełnie do kwitnienia. Tym bardziej zastanawia, co może kwitnąć o tej porze roku. Idąc za wskazówką zbieraczki pyłku, szybko natrafiamy na kwitnącą leszczynę. Kilkanaście drzew pokryło się lśniącymi na żółto kwiatostanami. Przy temperaturze 14 stopni Celsjusza są one wspaniałym źródłem pyłku dla pszczół. Robotnice, w grzejącym już nieco mocniej słońcu, uwijają się na tych kwiatostanach, brudząc się ziarnami pyłku tej rośliny. Ta robotnica ma już uformowane w koszyczkach obnóże pyłkowe i niedługo będzie wracać do ula. Nim to jednak uczyni, pokaże nam, jak formuje swoje złote kulki. Pszczoły pokrywa warstwę włosków, które zostały lekko naelektryzowane przez strumień powietrza podczas lotu. Dlatego też przyciągają one ziarna pyłku, które obficie wysypuje leszczyna. Robotnica, chodząc po kwiatostanach, oblepia się więc nimi, następnie startuje do lotu. Podczas niego zawisa w powietrzu i zczesuje z siebie za pomocą szczoteczek pyłek, zwilże łapki miodem przyniesionym w wolu z ula.
Takie lekko wilgotne ziarno nalepia na koszeczki i formuje dzięki temu lśniące, lekko klejące się miodem złote pyłkowe kulki. Czynność tą powtarza wielokrotnie i kiedy są już gotowe, powraca do ula, tańczy później, by pokazać innym, gdzie i co znalazła. Roślinom kwitnącym bardzo zależy na wizytach pszczół. Pomagają one roznosić pyłek z drzewa na drzewo. Rośliny często aktywnie pomagają, wystrzeliwując wręcz pyłek w kierunku owadów jęzapylających. Leszczyna jest drzewem, które z racji pory zakwitu liczy bardziej na wiatr niż owady. Niemniej na pewno, jeśli można tak powiedzieć, cieszy się bardzo z tej wizyty.